No, jagódka. Powiedziałeś, że masz tam na oku jakiegoś Hiszpana, którego chcesz skontrolować dogłębnie i szczegółowo opowiedz, jak było. No, powiedz, jak było, no. No właśnie, no, nie było. Jak to dzwonił do ciebie, że chcę przyjść, no. No i wczoraj przełożyłam na dzisiaj, a dzisiaj już nie ma. Wczoraj, a czemu przełożyłaś wczoraj? Bo rano wychodząc nie umyłam głowy, bo nie miałam czasu, żeby umyć tą głowę, zanim on przyjdzie. Poczekaj, nie miałaś czasu, żeby umyć... Ty wiesz to, co ty mówisz? Nie miałeś czasu, żeby umyć głowę. Po pierwsze, mówiłem, myjcie się dziewczyny, bo nie znacie dnia ani godziny. Pierwszą zasadę złamali. Dobrze, i co? No, nie miałam nic w lodówce. Znaczy... Żeby... Kochać się z facetem, trzeba mieć pełną lodówkę. Ktoś to takie bzdury naopowiadał, co? Mamusia. Mamusia się kochała na lodówce? Co? Nie, mamusia mówiła, że trzeba mieć pełną lodówkę. Trzeba mieć czym ugościć. No, trzeba znieść tylko łóżko ze śniadaniem, nie? Jakie łóżko ze śniadaniem? Żeby jednak wspólnie zjeść śniadanie, to trzeba mieć coś w lodówce. Ja od razu przeszłam do śniadania. I nie miałam nic w lodówce, więc nie miałam też łóżka. Więc tak to wyszło. Na pewno jeszcze nie miałeś pomalowanych paznokci, tak? I co, czego jeszcze? Jeden jest. I dlatego odmówiłaś twojemu chłopakowi, że nie chcesz, tak? Bo nie zdążyłam pomalować paznokci. Kochane, na pewno znajdzie się wśród was taka, która ma takie same wymówki. Pozdrawiam serdecznie. Napiszcie do Jagódki.